Dobry wieczór Państwu, witamy bardzo serdecznie w ten wyjątkowy świąteczny dzień, bo to jest świąteczne wydanie programu Minęła 20. W świątecznej atmosferze, przy świątecznym stole, ze świątecznym zestawem gości, jak Państwo widzą dziś naprawdę przy tym stole bardzo liczne grono, ekumeniczne grono i też będziemy o tych świątecznych tradycjach dziś rozmawiać, o polityce nic, albo prawie nic, bo chyba gdzieś to pomiędzy słowami też myślę, że się pojawi siłą rzeczy, bo przy stole wigilijnym czy świątecznym o polityce my Polacy też lubimy rozmawiać. Paweł Krutul, Nowa Lewica. Dobry wieczór, witam serdecznie panie pośle. Dobry wieczór. Obok Paweł Bejda, Polskie Stronnictwo Ludowe. Koalicja Polska, dobry wieczór. Koalicja Polska również, tak, wszystko się zgadza. Obok Anna Kwiecień, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór pani poseł. Witam państwa. Tuż obok siedzi pani Magdalena Kochan, Platforma Obywatelska. Dobry wieczór, pani senator. Mariusz Kałużny, Solidarna Polska. Dobry wieczór. Marszałek Małgorzata Gosiewska. Dobry wieczór. Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór, pani marszałek. Po tej stronie pani Agnieszka Ścigaj, Kukiz 15. Dobry wieczór, witam serdecznie, również Koalicja Polska. Obok pani Paulina Matysiak, Lewica. Partia Razem. Partia Razem. Czyli dobry wieczór razem, państwu. Tak? Lewica Razem, Lewica tak, razem. Zgadza dobry się. Dobry wieczór. I na samym końcu Artur Dziambor, Konfederacja. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór. Raz jeszcze państwu. Mam nadzieję, że u wszystkich państwa wczoraj Mikołaj był, tak? Tak. Czyli Rózgi nie było. Rózgi nie było. Nawet niektórzy sami byli Mikołajami. Tak? Była pani przebrana? Strój Mikołaja, tak jest. Mam dwójkę wnucząt, więc to zobowiązuje. Ktoś z państwa może też się przebierał? Albo? Nie, ale u mnie w rodzinie się kiedyś przebierano. Ja pamiętam to jako takie wspomnienie. Mój wujek był przebrany za Mikołaja. Ja się przeraziłem, uciekłem za fotel. Pamiętam, to było takie moje wspomnienie z dzieciństwa, kiedy jeszcze uważałem, że ten święty Mikołaj to faktycznie przychodzi. W międzyczasie również inne święta mnie wkręcano, że muszę iść wyglądać go tam gdzieś na balkonie i wtedy no i co? No i był i nie zauważyłeś. No. To nie na balkonie, tylko pierwszą gwiazdkę. Tak, właśnie o tym mówię. Albo przyjdzie, albo nie. I on zawsze, kurczę, był taki sprytny, że mi uciekał. Ale to jest taki zwyczajowy numer rodziców, że mówią dziecku, słuchaj, idź, wyglądaj tą pierwszą gwiazdkę. Dziecko idzie, patrzy, czy ta pierwsza gwiazdka już przyszła, bo wtedy dopiero zasiadamy do stołu. No i w międzyczasie co? Popatrz, zobacz, ty wyszedłeś, patrzyłeś, czy pierwsza gwiazdka jest już na niebie, a prezenty Mikołaj przyniósł i zostawił pod kołem. To nie jest numer rodziców, tylko to święty Mikołaj przychodzi niepostrzeżenie. I robi to tak, żeby go nie zauważyć. Ale w uzgodnieniu z rodzicami. W Podlaskim to nie do pomyślenia, żeby nie było... Aniołek albo gwiazdka przynosi to, jeśli chodzi o prezenty wigilijne. Dzisiaj na tą okazję list mojej córki do świętego Mikołaja, bo... Ale nie wysłany? Nie wysłany, panie pośle, to się... Wysłany, dzisiaj to już elektronicznie pewne rzeczy wysyła bardzo szybko, a tradycyjne się zostawia. To proszę przeczytać, co tam na pamiątkę i... Ja mam trzy córki, najstarsza córka ma 6 lat, druga córka 4 lata, one pisały list, mam dzisiaj jeden list i bardzo mi się spodobało, bo pięknie napisały. Tak, święty Mikołaju, daj mi mały prezent jak na Mikołajki, a te większe prezenty daj dzieciom, które są w domu dziecka i nie mają rodziców, Ruzia. Czyli to jest dla mnie i myślę dla nas wszystkich piękny przykład, jak dzieci uczą starszych dobra bardzo, po prostu. Bardzo dojrzała postawa. Tak. Ile ma lat? 6, 7 teraz w styczniu i rzeczywiście odbyliśmy taką rozmowę, że już mają dużo tych zabawek i tak z taką inicjatywą wyszły, żeby... Pozazdrościć. A ja w mojej pamięci mnie zapadła taka sytuacja, że ja dostawałam właśnie list od świętego Mikołaja. Zawsze dostawaliśmy, oprócz prezentów, mama, za pośrednictwem mamy dostawaliśmy właśnie list od świętego Mikołaja, który chwalił nasze dokonania, to jak się zachowywaliśmy przez cały rok. No i oczywiście dostawaliśmy zawsze pewne wskazówki, jak powinniśmy zachowywać się na przyszłość. I to wspomnienie jest dla nas niesamowite, dla mnie, dla mojego brata. To była dla nas wielka radość. Tak naprawdę prezentów nie pamiętamy, ale pamiętamy te listy od świętego Mikołaja. Proszę się częstować, szanowni państwo, to nie jest dekoracja, to są prawdziwe świąteczne potrawy. Ja wiem, że po Wigilii możemy troszkę mieć przesyt, ale zachęcam, może chociaż troszeczkę. 12 potraw to jest coś, co jest chyba w Polsce cały czas przy tym świątecznym, wigilijnym stole obowiązkowe. Tak było u państwa w domach też? Tak jest? Wszystko się zgadza? Dokładnie tak. To pamięć najbardziej... Ten temat wywołał wspomnienia w pamięci, jeżeli chodzi przynajmniej w moim przypadku o Podlaskie, jak były obchodzone święta u babci.
na wsi przebierał się dziadek za, teraz już wiem, kiedyś czego nie wiedziałem, w stary kożuch świętego Mikołaja, zwykła wata, że tak powiem. To utkwiło mi teraz w pamięci i ten zapach tego domu, tych potraw, gdzie babcia to przyrządzała dzień, dwa, tych pieczonego chleba, grzybów suszonych, jabłek suszonych, malin. To było coś wspaniałego. To jest najfajniejszy moment, kiedy się właśnie przygotowuje też to wszystko. To wszystko pachnie. Tak, zapachy. Rodziną, tak, z córką, z mamą, właśnie z bratową. Wszystko to się dzieje i gotuje. Co prawda już tymi zapachami przez cały dzień tą pracą przez tym jest takie objedzone, a tutaj zestawiony stół pasuje to wszystko trochę zjeść i popróbować. Ale najfajniejsze jest właśnie ten takie wspólne przygotowywanie, ubieranie choinki no, właśnie w Wigilię, właśnie w tym momencie. To jest ten czas, tak. Taki, tak, tak na święta, dokładnie. To przygotowywanie świąt. Ja muszę, tak, przepraszam, muszę powiedzieć panu o Podlasiu. Mój dziadek z Podlasia, babcia z Zawiercia, więc Zagłębia. Mama się urodziła w Równym, mąż w Łódzku, tata pochodzi z centrum Polski, urodził się w przepięknej wsi Księża Wólka, to się nazywa. Czyli więc prawdziwy taki rys i gen polskości z wielu różnych regionów. Znaczy chyba odwzorowanie trochę naszej historii bardzo tak, skomplikowanej, bo dziadek z babcią poznali się w Niemczech jeszcze dla całości kompletu. W związku z czym w domu z różnych miejsc potrawy, które każdy przynosił z sobą. A dom rodzinny w Szczecinie, więc rzeczywiście to święto, które dzisiaj pamiętam i zawsze i do dziś kultywuję, to są na przykład dwie zupy, które są na Wigilię. Jedna jest barszczem czerwonym z uszkami, druga grzybową zupą, która jest robiona na oleju lnianym koniecznie i obie są z uszkami. To przynajmniej to jedno babci zostawało do robienia, a uszka zalepiała na najmniejszym palcu, więc były jak najmniejsze i nikt już takich uszek nie robi, ja niestety też nie potrafię aż tak dobrze. Jak to jest, proszę państwa, z tym karpiem? Czy rzeczywiście rację mają ci, którzy mówią, że karp na polskich stołach zagościł w okresie PRL-u, czyli takiego chyba średniego Gomułki? Wtedy nic nie było, więc karp był bardzo prosty i łatwy i tani. A kiedyś jadaliśmy znacznie lepsze ryby, czyli szczupaki, liny, a może jeszcze inne bardziej wyrafinowane gatunki. Czy rzeczywiście ten karp gościł na polskich stołach od zawsze? Ktoś ma taką wiedzę, czy nie? Nie, to nie jest, jest tak. Właśnie. Ja pochodzę z regionu łowickiego. Tam nie było i nie ma 12 potraw, tylko jest 9 lub 7 potraw. To też zależy od podregionu. Natomiast karp był na stołach tam, gdzie były stawy. Ponieważ karp nie był powszechnie dostępny w Polsce, to były takie czasy, kiedy czasami było tak, że ten transport nie był taki powszechny, jaki teraz jest. Natomiast wracając do tych tradycji związanych z regionem łowickim, tam w tych 9 potrawach zawsze musiał się znaleźć śledź z kartoflami, grzybowa, pierogi, kluski takie, kapusta z grzybami. Z kapustą i z grzybami, kluski takie zwane warkoczami, dosyć długie kluski, które odzwierciedlały kłosy. One mówiły o tym, że przyszły rok będzie naprawdę obfity. To wszystko było związane również z pewnymi zwyczajami, nie chcę mówić, że z przesądami, ale na przykład dzielenie się opłatkiem ze zwierzętami na wsi. To było naprawdę bardzo... Kolorowymi, dodajmy. Kolorowymi, dokładnie tak, kolorowymi. Poza tym taka moda też była, na pasterkę szli też między innymi młodzi chłopcy, którzy rzucali grochem w upatrzone dziewczęta. Ksiądz apelował, żeby tego grochu nie przynosić do kościoła, no bo potem ksiądz musi sprzątać. Ale gdzie tam? Jeszcze w latach 70. w regionie łowickim było to bardzo modne. A teraz już nie? Teraz już nie. Region łowicki. Ten apel księży chyba jednak dotarł do parafii. Pani poseł pochodzi z Kutna, czyli tak, nie bardzo blisko. Tak, to są te same zwyczaje, czy tak, są różnice? Tak, Paweł przed chwilą opowiadał o tych potrawach i wiele z nich także u mnie w domu podczas wigilijnej wieczerzy się pojawia. No, ja jestem fanką wszelkiej maści pierogów, więc pierogi z kapustą i grzybami to jest właśnie ta potrawa, na którą najbardziej czekam, ale też zupa grzybowa. Chyba dwa moje ulubione dania. Jeszcze może dodam, Paweł mówił o tym Mikołaju, który przynosi prezenty, że on wiedział, że to jego dziadek. Ja niestety nie wiem do tej pory, jak 30 lat temu odwiedził mnie Mikołaj, kto tym Mikołajem faktycznie był i być może to był właśnie prawdziwy Mikołaj. O, oby tak było. Tej wersji oby będę tak się było. Trzymała zdecydowanie.
A propos tego Mikołaja, ja jeszcze muszę opowiedzieć taką jedną historię. Ja przez wiele lat brałem udział w takiej charytatywnej akcji, to się nazywało Pogotowie Świętego Mikołaja. No polegało to na tym, że po prostu roznosiliśmy paczki dzieciom, które były spisane w MOPS-ie. W tych paczkach były różne słodycze, były różne owoce, jakieś tam zabaweczki małe i tak dalej. Miałem taką jedną scenkę, przez te wiele lat jak to robiłem, miałem jedną sytuację taką, gdzie trafiłem do jakiegoś wielodzietnego domu, rozdałem te paczki, to były po prostu zwykłe siatki i przy mnie dziewczynka jakaś, czteroletnia, myślę, jeszcze mniejsza była, rozpruła szybko tą siatkę. Ja wtedy byłem tam w czapce, tutaj jakąś sztuczną brodę miałem i tak dalej. Nie, że Mikołaj, tylko pomocnik Mikołaja. Ona rozpruła szybko tą siatkę, wzięła czekoladę i podchodzi do mnie i mówi, to dla pana, za to, że pan pomaga Mikołajowi. Mama na mnie spojrzała, tej dziewczynki, i powiedziała, musi pan to wziąć, bo ona nie zrozumie. Okay? Więc ja wziąłem. Jakoś później oczywiście oddałem, ale pomyślałem sobie, Boże, czteroletnie dziecko zrobiło to spontanicznie. To było absolutnie niewymuszone, nienasterowane, to się stało przy mnie natychmiast tutaj w tym miejscu. To jest piękne, no, po prostu piękne. To w jaki sposób... Tak, właśnie, dokładnie to chciałem powiedzieć, że cudowni ludzie są. Cudowni ludzie są i dzieci są naprawdę przepiękne. Pani poseł, pani jeżeli pokażę tak spontanicznie, tak zareagować. Pani jest z wykształcenia socjologiem. Tak socjologicznie patrząc i na ten nasz dzisiejszy stół i na to wszystko, co się dzieje w polskich domach, ta tradycja dla Polaków jest cały czas bardzo ważna. Czy trochę stopniowo ten świat, no gdzieś tam ucieka nam w tą nowoczesność i trochę stopniowo być może dla ludzi młodszych, to już nie jest tak istotne jak dla ludzi nieco starszych, tych, którzy pamiętają te dawne zwyczaje, to lepienie pierogów, te zapachy w kuchni. Dziś już tego chyba trochę nie ma. Często przynosimy potrawy z restauracji kupione, no bo szybciej, prościej, taniej, czasami taniej nawet. Pewnie tak, pewnie mamy tendencję do upraszczania sobie życia w różnych obszarach, ale ja nie upatrywałabym w tym takiego odchodzenia od tej tradycji, bo jednak cały czas ta tradycja jest pielęgnowana w rodzinach i my o tym głośno mówimy i tęsknimy, mamy coś takiego w sobie, taką tęsknotę, choćby nawet te zapachy i przekazujemy te swoim dzieciom. Ja myślę, że jednak tak już też czas pokazuje z punktu widzenia socjologicznego, że pewne rzeczy i przywiązanie do różnych rzeczy, które dawały nam takie poczucie bezpieczeństwa, takiej stabilności. Rodzina jest tym poczuciem bezpieczeństwa i stabilności. Przywracamy, staramy się to kultywować i ja tego nie upatruję. Na przykład taką piękną tradycją i myślę, że taką, która łączy całe, wszystkie regiony polskie, chociaż nie jestem pewna, ale może to państwo mówić. Jest ten pusty talerz przy stole, tak? I jest to zostawienie miejsca na kogoś, kto przychodzi i to gdzie nie byłam w różnych miejscach podczas świąt i spotykałam się z ludźmi z różnych części, to każdy ten, jakby tą tradycję ma i to myślę, że to jest taki symbol właśnie tego, że jednak mamy tą otwartość, nawet jak nas pewne rzeczy różnią, na drugiego człowieka. To spytam głośno, czy ten pusty talerz u Państwa w domach kiedyś został wykorzystany? Czy ktoś przyszedł i skorzystał z tego zaproszenia? Który nabrał u mnie takiego wyjątkowego znaczenia wtedy, kiedy mój tata umarł, jak miałem 14 lat. To wtedy ten pusty talerz to był dla mnie takim symbolem, tato, on jest dla ciebie. Zresztą w zwyczajach łupińskich jest tak, że zawsze powinno zaprosić się człowieka, z którym gospodarz wcześniej się skonfliktował, po to, żeby się pogodzić. To jest też taki dobry znak. Można czy się dzisiaj ten zwyczaj też obowiązuje, czy już no troszkę został zapomniany? Ja mówię o zwyczajach, które panowały i które też Boże Narodzenie powodowało, że bardziej uśmiechaliśmy się do ludzi i bardziej wybaczaliśmy sobie to, co przez cały rok może nas złego dotykało. I jeszcze jest jedna ważna rzecz, dzielenie się opłatkiem. W zwyczaju było tak, że zawsze ojciec dzielił się najpierw z mamą, a potem począwszy od najstarszych, którzy siedzieli przy stole. Hierarchia obowiązywała. Jak tata umarł, mama przejmowała ten zwyczaj. Wrócę do tego pustego talerza, bo chyba pani miała tak kiedyś jakąś taką tak, sytuację. Tak, miałam taką sytuację, że na dwa dni przed Wigilią zadzwoniła moja córka i powiedziała, że właśnie w rozmowie z kolegą, dosłownie kilka dni wcześniej poznanym, wynikło, że on nie ma gdzie iść na Wigilię, że tą Wigilię musi spędzić sam. I ja poprosiłam, żeby zaprosiła go do nas, do domu i był. I to było niezwykle przyjemne, choć ja muszę powiedzieć, że ten pusty talerz jest tak samo wzruszający w moim domu, jak wspólna modlitwa.
my do tego bardzo przywiązujemy wagę i zanim łamiemy się opłatkiem, modlimy się i jest to modlitwa taka dziękczynno-błagalna, ale w tej modlitwie także wspominamy tych, których nie ma już przy naszym stole. Bardzo często wspominamy właśnie dziadków i dziękujemy za to, że kiedyś byli z nami, kiedyś zasiadali do tego wspólnego stołu. Także jakby te dwa symbole, czyli ta modlitwa i ten pusty talerz, to jest wspomnienie tych, z którymi kiedyś gościliśmy się, którzy zasiadali do tego wspólnego stołu. Wzruszające jest to, co pani mówi, ale tak sobie myślę, ilu z nas w polskich domach otworzyłoby rzeczywiście drzwi, gdyby usłyszało pukanie czy dzwonek? I ja osoba, myślę, która stałaby po tej drugiej stronie, była absolutnie nieznana. Może nawet ubrana, byle jak, może. Ja myślę, że bardzo wiele osób i co do tego nie mam wątpliwości, bo sięgnijcie Państwo pamięcią do choćby nawet zbiórek, które często po jakimś reportażu opowiadające o kimś, kto potrzebuje naszej pomocy, jaka natychmiastowa jest reakcja i jak ta natychmiastowa pomoc przychodzi. To prawda, że w dzisiejszych niespokojnych czasach nie mamy aż tyle zaufania do siebie i szkoda. Polacy, szczególnie w Europie, nie ufamy sobie nawzajem, więc nie jest tak prosto otworzyć drzwi i kogoś kompletnie nieznajomego przyjąć. Dlatego ale to pytam, ale myślę, jestem przekonana, panie redaktorze, że to puste miejsce przy stole symbolizuje jednak naszą otwartość na potrzeby drugiego człowieka i pamięć o tych, którzy byli i także to, że jesteśmy i powinniśmy być otwarci. Jeśli mówimy, że Polacy są w większości katolikami, to musimy pamiętać, że bezdomnemu dać dach nad głową, a głodnego nakarmić. Zobowiązuje, to prawda. To może pani marszałek i pani poseł. O tym pustym miejscu przy stole zawsze powinniśmy pomyśleć trochę wcześniej, by je też zapełnić, tak, ponieważ osobie samotnej jest bardzo ciężko w ten wieczór wigilijny wyjść z domu i zastukać do kogoś. To jest bariera, która jest dla osoby samotnej raczej nie do przełamania, ale to już do nas zależy, od nas zależy i do nas należy, by rozejrzeć się wokół i zobaczyć taką osobę odpowiednio wcześnie i ją w sposób jakiś naturalny zaprosić. Ja zawsze tak do tego starałam się podchodzić i w moim domu często pojawiała się osoba, która była na przykład cudzoziemcem, która w jakichś tam okolicznościach znalazła się w Polsce, czy osoba samotna. Pani, tak, oczywiście, że tak. Ten talerz dodatkowy, pusty, zawsze jest na stole, ale też i wcześniej doproszone osoby też uczestniczą w tym wieczorze, bo to jest właśnie najlepsze rozwiązanie. Oczekiwanie, że ktoś zastuka, no to świetnie, otworzymy oczywiście drzwi, tylko to jest bardzo trudne dla osoby samotnej. Dlatego też o to powiedziałem. Ja tak trochę nawiązanie do tego, co pani senator powiedziała. Ostatnio słyszałam, w których radia, nie potrafię powiedzieć, ale zestawienie, jeden z dziennikarzy robił takie zestawienia o naszych właśnie dobrych sercach, ale w sensie przekładających się na finanse. I podobno w ciągu roku 53 miliardy Polacy potrafią przeznaczyć na różne działania charytatywne. I co jest ciekawe z tych wyliczeń, bo on to się pokusił, żeby to, do końca pewnie nie jest to wyliczalne, ale prawie 3/4 tej kwoty to są datki ludzi, nie żadnych sponsorów, prywatnych firm, tylko zwykłych ludzi, człowieka dla człowieka, takie drobne wpłaty. Więc to świadczy o tym, że naprawdę potrafimy się dzielić i nie tylko przy okazji tych świąt, ale pewnie w ogóle jako Polacy. Potwierdzam to, co pani mówi, bo kilka lat temu prowadziłem przez kilka lat takie świąteczne koncerty w telewizyjnej jedynce i co jest ciekawe, że najczęściej te wpłaty tam to był ten tak zwany wdowi grosz, czyli to są osoby, przypuszczam, no niezamożne, być może nawet emeryci, emerytki, które po 5, 10, 15 zł chciały wpłacić, żeby pomóc biednym dzieciom, bo to był koncert, gdzie pomagaliśmy chorym, biednym dzieciom, które po prostu mają problemy ze zdrowiem, a rodziców nie stać na specjalistyczną pomoc. To pokazuje, że potrafimy pomagać nawet tymi małymi kwotami, co jest bardzo ważne. Warto dodać też, panie redaktorze, to, co bardzo dobrze pani marszałek mówiła odnośnie tego dodatkowego miejsca. Mamy wśród rodziny, wśród znajomych osoby samotne, które bardzo często nie mają z kim spędzić tych świąt i rzeczywiście tam należy też szukać. Niekoniecznie to zawsze musi być taki przybysz obcy, który gdzieś tam, wiadomo, wędruje. Ale ja chciałbym dodać jeszcze do taką ważną rzecz, jeśli mówimy o świętach, bo mi święta zawsze się kojarzą z takim ciepłym, tak jak każdemu rodzinnym. I rzeczywiście święta
chciałbym w święta podkreślić rolę kobiet, przynajmniej ja miałem szczęście do kobiet, bo moja mama jest bardzo dobrą kucharką, bardzo dobrym takim organizatorem. Wszyscy wiemy, jak chyba kobiety... Z tym zgodzimy się wszyscy. Przy tym stole każdy będzie mówił teraz o swoich rodzicach, szczególnie mamach, jak najlepiej. Ja mam sześcioro rodzeństwa, więc przygotować to wszystko to jest naprawdę wielki trud. I mimo to, że ten stół zawsze jest zapełniony, zawsze nas jest dużo, teraz już jesteśmy często w małżeństwach, więc nas jest więcej, mamy dzieci, czyli są wnuki, ale zawsze ten pusty talerz musi być na stole. Dlatego ja też tym bardziej dziękuję paniom, że są dzisiaj tak liczne przy tym naszym świątecznym stole, w ten świąteczny czas opuścić już dom. Dzisiaj już możemy. Dzisiaj już możemy. Ja myślę, że ważne jest o przywiązaniu do tradycji. Ja myślę, że czy to jest, czy to zanika, to w dużej mierze tak naprawdę od nas zależy, od tego, jak my te święta w domu przygotowujemy i co te dzieci nasze ze świąt zapamiętają. No, ponieważ moja mama, ja się czuję do połowy z Wilna właśnie po mojej mamie, no to dla mnie właśnie ta wileńszczyzna, te kresy zawsze były obecne w domu, obecne w potrawach, w zwyczajach, tak, śledziki, ale też i wszelkie śledź, sałatka śledziowa, kompot z suszonych owoców, kisiel na koniec jeszcze żurawinowy, to też stamtąd. Tego nie znam. A tak, po prostu ja to wyniosłam z domu. To było obecne zawsze w moim domu i to jest obecne też w domu ich dzieci. To tak po prostu ta tradycja przechodzi. Wszystko jest w naszych rękach. Mhm. Pani marszałek, ja się wychowałem i obchodziłem święta przede wszystkim na wsi, jak byłem małym chłopcem i ze swoim rodzeństwem. Było nas tam mnóstwo, bo rodzina się zjeżdżała, także dzieci było około kilkanaścioro. I pamiętajmy, to były moje lata 80. młodości. To nie zawsze się na tych stołach przelewało. Wtedy były kartki, no państwo pamiętacie. Nie było, ale zawsze gościła radość i ten talerz zawsze dla kogoś czekał i nieraz gospodarze do siebie też odwiedzali się w ten sposób. Teraz, no nie oszukujmy się, zamykamy się w tych domostwach i dobrze by było wrócić do tych tradycji, żebyśmy byli bardziej otwarci i przyjmowali. Była taka Wigilia 81 roku, dla wielu Polaków pewnie do dziś bardzo mocno pamiętana, bo bardzo trudna. Ja wtedy miałem kilkanaście lat i pamiętam, że w Warszawie był kłopot, żeby nawet kupić choinkę. Były 3 punkty w całej Warszawie, wtedy 1,5-milionowym mieście, gdzie można było kupić choinkę. Stało się w kolejce cały dzień. Ja wtedy, młody chłopak, zostałem wysłany po łup i udało mi się, dowiozłem tramwajem choinkę do domu i były święta. A wtedy były zimy, to było i mróz i śnieg było. To nie a zamiast śpiewać kolędy, siedziało się przy odbiorniku i słuchało się Radia Wolna Europa, Głosu Ameryki. Wspaniały film Leszka Wosiewicza, do dziś go mam w pamięci, właśnie Wigilia 81, myślę, że w wielu polskich rodzinach do dziś pamiętane. Pani poseł, pani jest chyba w naszym gronie jedna z najmłodszych tutaj dzisiaj. Być może. Gości. Dla młodych ludzi ta tradycja, te wszystkie zwyczaje są cały czas istotne, czy już coraz mniej? Myślę, że tak. Dla mnie są bardzo istotne. My dzisiaj mówiliśmy o tym pustym talerzu dla gościa, mówiliśmy o dzieleniu się opłatkiem. Myślę, że właśnie tradycja dzielenia się opłatkiem z najbliższymi jest dla mnie jest bardzo, bardzo ważna. Zawsze jestem głęboko wzruszona, kiedy składam sobie życzenia z najbliższymi, słyszę od nich też dobre słowa od rodziców, od moich babć, od brata. I myślę, że warto tę tradycję też raz, że pielęgnować, ale też o niej opowiadać, bo jest to taki zwyczaj, który jest chyba charakterystyczny dla naszego kraju. I tak naprawdę we wszystkich badaniach właśnie te dwa zwyczaje i ten pusty talerz i łamanie się opłatkiem i składanie sobie życzeń są uznawane też przez inne osoby z innych krajów europejskich za takie bardzo piękne zwyczaje, których tam nie ma i myślę, że bardzo polskie, bardzo tradycyjne i też piękne, bo pamiętajmy, że Wigilia może być też takim momentem, kiedy my się ze sobą zgodzimy, kiedy te wszystkie waśnie czy kłótnie odejdą gdzieś w niepamięć i możemy się pogodzić. To jest bardzo piękna okazja do tego, żeby zapomnieć o tym, co było złe i zacząć tak wejść w nowy rok z... Absolutnie się zgadzamy. Chyba wszyscy. Jest taki piękny utwór Seweryna Krajewskiego, wszyscy go znamy, o tym wspaniałym jednym dniu. Tak ci opowiem, choć zimowym. Drodzy Państwo, a z ręką na sercu, przy tym naszym stole jest ktoś, kto jeszcze wysyła życzenia takie tradycyjne, wysyłając kartkę, idąc na pocztę ze znaczkiem, czy już raczej wszyscy muszę zgłosić. Ja wysyłają ale SMS-y. To ja chciałam powiedzieć a propos kartki. Dlatego, że od 20 lat w moim domu ja urządzam Wigilię dla całej rodziny i 20 lat temu
narodziła się taka tradycja, którą pielęgnuję po dzień dzisiejszy. Każdy, kto przychodzi do mnie do domu, dostaje drobny prezent. To są z reguły łakocie. Nie chcę, żeby kogokolwiek zobowiązywać jakimś rewanżem, ale do każdego tego prezentu dołączam kartkę i na tej kartce jest przesłanie na cały rok. Wszyscy losujemy. Te prezenty są dla wszystkich takie same. Ja przyniosłam kilka takich kartek, ale jedną pokażę. I jak losujemy, to potem czytamy i zastanawiamy się, co ten rok nam przyniesie. Na przykład jedna z nich, kto chce świecić, ten musi się spalać. Taką kartkę ja wylosowałam w roku 2004. Moja córka po dzień dzisiejszy, oczywiście te kartki są przypięte do tych prezentów, moja córka i wiem, że wszyscy zbierają te kartki i czekają na te kartki. Bardzo dziękuję, że pani to przyniosła. Możemy zobaczyć pozostałe, bo tak, chyba tam jest więcej. Tak, proszę bardzo, proszę bardzo. A może każdy wylosować? No nie, bo to jest pamiątka. To na moment chociaż, na moment. To jest pamiątka, ale prawdę mówiąc, wiele radości to niesie ze sobą. I prawdę mówiąc, jest jeszcze jeden zwyczaj u mnie w domu. To jest obowiązkowe, a już teraz bardzo radosne. Kiedyś widziałam, że dzieci szczególnie trochę się krępowały, ale śpiewamy kolędy. Musi być ten czas na wspólne kolędowanie, więc a jest myślę, ktoś w naszym gronie, kto może muzykuje łączy. Wspólnie, takie rodzinne, ale muzyczne kolędy, także ktoś gra? Nie tylko bardzo często u mnie w domu jest tak, bo młodszy syn gra na akordeonie guzikowym i robi naprawdę to dobrze. I w związku z tym te kolędy są śpiewane i grane. I naprawdę proszę mi wierzyć, że to wspaniale brzmi. Ale ja chcę też powiedzieć, że ten okres bożonarodzeniowy to jest taki czas zwiększonej wrażliwości związanej z wychowaniem dzieci, wpajaniem im pewnych wartości i tradycji, ale jednocześnie też wrażliwości związanych ze zwierzętami. I mówię to celowo, dlatego że moja żona prowadzi stowarzyszenie Cztery Łapy, które opiekuje się kotami, zwierzętami. Ja sam w domu mam 12 kotów. O mój Boże. W związku z tym te koty razem z nami też uczestniczą, a mamy specjalną taką choinkę w kształcie drapaka. Dlatego, że jednak no, mając tyle kotów w domu, nie ma mowy, żeby mieć prawdziwą, naturalną choinkę, dlatego, że proszę mi wierzyć, że wszystkie te kociaki siedziały na tej choince i z bobkami byłoby dobrze. Ale odnośnie zwierząt, nie wiem, czy u was też tak było, wierzyli, że u mnie zawsze było jako dziecko, że wtedy zwierzęta mówią ludzkim głosem. Wsłuchujemy się wtedy w miauczenie kotów. O co proszę pana posła, pana koty? To ja proszę wszystkich Polaków o większą wrażliwość, jeżeli chodzi o zwierzęta, bo tej wrażliwości, jeżeli chodzi o wrażliwość związaną z drugim człowiekiem, to ta wrażliwość jest w nas, że tak powiem, wpojona. I dobrze. Natomiast ja proszę wszystkich Polaków o większą wrażliwość, jeżeli chodzi o zwierzęta. To są nasi mniejsi bracia, w związku z tym absolutnie również opiekujmy się tym przyłączamy. Panie pośle, co tam jest napisane? Ja znalazłem kartkę dla siebie. Podstawą szczęścia jest wolność, a podstawą wolności odwaga. Także to byłaby ta partyjny kartkę, przekaz, którą ja bym poprosił. To byłaby ta kartka, którą bym poprosił. To muszę powiedzieć, że im dalej na wschód przesuwamy się, ten śpiew jest bardziej obecny, mocniej obecny przy różnych okolicznościach, ale świętach Bożego Narodzenia i śpiewaniu kolęd szczególnie. I to jeśli patrzymy na Polskę, to przesuniemy się na do tej wschodniej granicy. Rodzice, teściowie mojego syna mieszkają w Birczy za Przemyślem i tam naprawdę przepięknie przy stole wigilijnym wszyscy śpiewają. Teść, który niestety już odszedł, mojego syna Jan, śpiewał, grał na gitarze, na akordeonie, no to była, ja tam raz spędziłam święta, kiedy moje dzieci się zaręczały, więc były to dla mnie cudowna, wyjątkowa Wigilia i właśnie z tymi kolędami. Ale przy stole, nie z telewizji, tak, nie z radia, nie z magnetyfonu. Też trzeba powiedzieć, że bo jeśli mogę, tylko słowo, dobrze, że tych kolęd polskich, my mamy tyle kolęd, ile nie ma żaden inny kraj na świecie, naprawdę. I kolędy, które
pamiętają 300 i dłużej lat i te pastorałki, które się rodzą w dniu dzisiejszym na przykład. I nowe cały czas powstają. Nowe cały czas, Preissnera, przepiękne pastorałki, które są naprawdę chwytające za serce i w tej dziedzinie chyba przekroczyliśmy mistrzostwo świata. Rzeczywiście nasze kolędy są przepiękne. Więc śpiewajmy je tak, jak śpiewajmy najczęściej, jak uczmy najczęściej nasze dzieci, bo to i zapomnijmy gwarantuje, że przeniosą to dalej. To jest tylko tak zwanym Christmasem, ale zdobywa cały czas szczyty list przeboru. Jest świąteczną piosenką. A jeśli chcemy prawdziwie tego posłuchać, to jedźmy na wschód. Jak mówią protestanci, ten kto śpiewa, modli się podwójnie. Panie pośle, pan jest z okolic Białegostoku, jak pan się sam pochwalił. Spędzał wcześniej te święto u dziadków na wsi. To jest taki region, gdzie jest ten religijny synkretyzm, prawda? Bo tam przecież są i katolicy, i prawosławni. Ta tradycja była obecna w panu, takie łączenie różnych tradycji w panu. Tatarzy też są, to jest najmniejsza mniejszość. Tak, są. I to jest ten czas, gdzie w żaden sposób nie konkurujemy ze sobą, czy zdaniami, czy z jakimś wystrojem. Jedni zapraszają jednych na Wigilię, drudzy drugich. Także tutaj te święta nas łączą. Świętowanie trwa 2-3 tygodnie. Tak, mieszane małżeństwa. Tak, też oczywiście, pani marszałek. Tak, dlatego mówię. Tak. Ale te nasze święta są doceniane jak najbardziej za granicą, bo coraz więcej gości przyjeżdża do nas na święta, żeby w tym uczestniczyć. Dużo gastronomii, agroturystyki. Ma teraz tutaj bardzo dużo gości z zagranicy, z Europy i nie tylko, gdzie ludzie to naprawdę to dostrzegają, tą naszą kulturę. I całe rodziny przyjeżdżają? Tak, całe rodziny przyjeżdżają z zagranicy. Po to, żeby przeżyć, poczuć tą magię świąt. No, jest ona przez nas przenoszona, no wiadomo, Polacy też emigrują i ludzie widzą tam to w części, a u nas jak przyjadą, no to widzą to w całości, no całe stoły to się uginają, no nie oszukujmy się. Taka jest u nas tradycja. Ale pasterka także oczywiście, jest naszą pasterką. Oczywiście. Cała oprawa. Proszę szczerze powiedzieć, jest zgoda rzeczywiście, mimo że czasami no, religijne spory bywają momentami ostre. Jest tutaj zgoda i od lat zawsze? Jest zgoda. Święta są od tego, żeby się łączyć, jednoczyć, a nie dzielić, tak jak tutaj padło od państwa z ust. Także tutaj rozmawiamy, dzielimy się, nie, staramy się nie rozmawiać o polityce, że, no bo to niestety chociaż, Polaków dzieli. Chociaż może gdzieś tak widziałem, staramy się. Panie pośle, pan jest teologiem z wykształcenia, tak, prawda? Tak. Dobrze pamiętam. Rozmawiamy o tradycjach, one są piękne, a nie za mało o duchowości? No niestety to jest problem, rzeczywiście obserwujemy w Polsce, ale na zachodzie w Polsce jeszcze to dobrze wygląda, kryzys wiary i to jest też taki moment, w którym człowiek powinien sobie zadać takie kluczowe pytanie ze względu na swoją wiarę, na to tak naprawdę kim jest, więc jest to doskonała okazja, żeby sobie zrobić jakiś taką inwentaryzację swojego stanu duchowego i ewentualnie coś poprawić. Tutaj pani mówiła o pasterce. Warto w ogóle nie zapominać też o tym wymiarze duchowym, bo jednak my nie spotykamy się w święta Bożego Narodzenia po to, żeby porozmawiać, spotkać się w gronie rodzinnym, to też, ale przede wszystkim spotykamy się dlatego, że wierzymy, że Pan Bóg się narodził, że to są urodziny naszego Boga i Zbawcy i to jest kluczowe. Ja pamiętam, dzisiaj to już na tą pasterkę to łatwo się wybrać, bo mamy samochody i to jest często blisko, ale ja pamiętam, jak spędzałem święta u babci na wsi w Świnicach Warckich. To była przeprawa, no 3,5 kilometra w zimę czy 4 na rowerze. A jeszcze wtedy były prawdziwe zimy. I jeszcze człowiek był taki młodziutki, że często zasypiał przy tej Wigilii i była już walka, czy przetrwa do tej pasterki, czy nie przetrwa. Ale rzeczywiście myślę, że warto było przetrwać i udać się do kościoła i rzeczywiście zrobić to, co jest w tym okresie najważniejsze. Ale do tego rozwoju duchowego też służy Adwent. To są te 4 tygodnie przed Bożym Narodzeniem. I chcę powiedzieć, że w regionie łowickim te 4 tygodnie to był ścisły post w środy, w piątki i w soboty. Także no, oprócz tych przemyśleń duchowych również były takie drobne umartwienia też fizyczne, które naprawdę dobrze przygotowały nas na ten czas Bożego Narodzenia. I absolutnie Wigilia była postna. No to i chyba u mnie to w domu. To wszędzie. Tak, nawet niekiedy zniesiono tą, od kilku lat mówi się, że Wigilia nie musi być postna, ale absolutnie w wielu domach, na przykład w moim domu, a absolutnie u mojej babci,
u moich dziadków zawsze Wigilia to był ścisły post i tutaj wszystkie dania były postne. I jeszcze tak wracając, czy karp, czy szczupak, to ponieważ moja mama urodziła się na takiej pięknej, malutkiej wsi, która się nazywa Ruda, okala tą wieś las i rzeka i Łużanka, to zawsze był szczupak. Zawsze był szczupak i rzeka, tak, bo rzeka, to co przyniosło, a lasy przynosiły grzyby. Także suszone o tej porze roku. Taka tradycja jest, że zawsze czyta się na początku fragment Pisma Świętego, tak, jeśli chodzi o... I to zawsze robi najmłodszy w rodzinie, ten, kto się nauczył czytać. To jest ogromnie przeżycie dla dziecka, bo to pierwsze takie przeczytanie trudne Pisma Świętego, więc ale to jak się pojawia następne dziecko tam, czy u mojego brata, to... Artur Dziambor... O tej tradycji postnej. Rzeczywiście teraz można, ale ja nie wiem jak Państwu, kompletnie nie mogę podać na stół mięsa w Wigilię. To przestaje być Wigilią. Moja przyjaciółka, która od 81 roku mieszka w Niemczech, pierwsza jej recenzja o Wigilii niemieckiej, która nie jest taka, ale też się w jakimś tak uroczysta jak nasza, mówi: to co mnie zaskoczyło, to gęś na stole. To było straszne dla niej. Pewnie Polska na dodatek. Być może, nie wiem, ale mięso na Wigilię i teraz wprowadziła w swoim domu zasadę dzielenia się, tak, następnego dnia. No po powrocie z pasterki, bo chyba najmniej muszą popróbować. Ale to już jest najmniej przy tym wigilijnym świątecznym stole jest pasterka od pasterki. Dlatego, że ja mam troszkę spokój, ponieważ ja nie jem ryb. Osobiście sam jeden, ja po prostu nie jadam ryb, ja się objadam cudowną sałatką warzywną przygotowaną przez moją mamę. Ale jest postać. Tak, oczywiście, ale chodzi o to, że no przy stole wszyscy członkowie rodziny jedzą wszystko, co jest. A ja jem tylko tą sałatkę właśnie, bo to jest moje ulubione danie. A pierogi z kapustą? No właśnie, tak, to jest tak średnio. Średnio, a wybrydny pan. Tak, ale ja za to lubię ciasta, więc jak widać. Więc czekam na ten moment, kiedy będzie mogło się tą częścią zająć. Jedno pytanie, pan będzie odpowiadał, a ja jeszcze będę wsłuchał, bo to są dla pana wyjątkowe święta w tym roku, prawda? Tak. Pan ma bardzo małe dzieci, to zmienia... Wszystko w życiu. To zmienia wszystko. Tutaj Państwo opowiadaliście o swoich tradycjach przy stole. Ja myślę, że troszkę żyjemy w takich trudnych czasach, w czasach pogoni za pieniądzem trochę i takich czasach, kiedy ciężko jest się zrelaksować. Natomiast teraz spadła na mnie i na moją rodzinę, na moją żonę nowa odpowiedzialność. Mamy dwójkę cudownych dzieci, mam bliźniaki od pół roku. Gratulacje. I to będą dla nas, dziękuję, to będą dla nas wyjątkowe święta i każde inne następne będą również wyjątkowe, ponieważ ja bardzo bym chciał wychować moje dzieci tak, jak mnie wychowano, więc te tradycje, nawet jeżeli one były w jakiś tam sposób zapominane z tego powodu, że byliśmy przemęczeni, teraz wrócą. Teraz wrócą na pewno, dlatego że nam na tym bardzo będzie zależało. Ja jestem przeszczęśliwy, że mogę spędzić trochę więcej czasu w domu też. Dlatego, że no, nowe obowiązki też i zawodowe, które na mnie spadły, troszkę zmieniły życie rodzinne. Więc tym bardziej są to jest święty. Też ten świąteczny czas, żeby znaleźć właśnie moment dla rodziny najbliższych i troszeczkę pomyśleć o tym, co najważniejsze. Ja pochwalę się, jaką kartkę ja wylosowałem od pani poseł. W miłości żaden trud nie jest ciężarem. Piękna sentencja, mam nadzieję, że będzie mi towarzyszyła przez cały najbliższy rok. Rozmawiamy. I schował dla siebie wszystkie kartki, pan redaktor. Nie, przekazuję dalej. Mówimy o tradycjach, bo też tak starałem się zaprosić Państwa z wielu różnych, jak pewnie nasi widzowie już to usłyszeli, z wielu różnych regionów Polski. Jak Państwo myślą, czy w Waszych domach są takie tradycje i zwyczaje, które są nieobecne w pozostałych? Są jeszcze dzisiaj w Polsce takie jakieś rzeczy, o których myśmy w innych regionach nie słyszeli? Czy wymieszało się już tak wszystko, że na stołach gości i szczupak, i linii karp, jest i grzybowa, jest i barszcz, i są wszystkie inne zwyczaje? I kompot z suszu. To jest obowiązek. I kutia też. Jak Państwo myślą, są takie zwyczaje, o których być może ja nie wiem, a Pan... Kto chowa do portfela? Ale to musi być pod talerzem, który jest na wigilijnym stole. No to też sianko wyciąga. Sianko to jedno, ale musi być łuska karpia. Tego, który jest smażony. To przynosi... Cały proces ubierania choinki. O tym nie powiedzieliśmy jeszcze. A to jest...
to też wiele rodzin idzie na łatwiznę. Sztuczna choinka, ustrojona już od lat ta sama. A kiedy wspomni się z dzieciństwa ten czas, kiedy i mama zapach, zajęta w kuchni, a my z ojcem ubierający choinkę. Nie było zabawek, samemu się ale robiło łańcuchy, się robiło. Te łańcuchy, robiło się jakieś aniołki, tak? Teraz, orzechy się tak, wieszało tak, teraz, przecież. Teraz zwykła wata. Cukier, nie pamiętacie. Ale nie wiem, czy sreberka, sreberka, czy ale też i jabłka, które potem stały się pomarami, ale tak naprawdę chodziło o te jabłka, te z raju, ten symbol grzechu. Jesteśmy w takim miejscu, gdzie myślę, że około 100 lat temu choinka by nie stała, tylko by wisiała nad nami, prawda? Bo ten zwyczaj wtedy był zupełnie inny. I też nie była to choinka, tylko często jakieś gałązki, które symbolizowały świeżość, ja życie. Czy snopek? O właśnie, snopek jeszcze, tak? Nie miała, nie miała. Czy już żabki krakowskie, które są rzeczywiście chyba dziś, tak naprawdę kultywowane i wiele Krakowian kultywuje w domach, ale też przede wszystkim wszyscy się spotykają przy oglądaniu na krakowskim rynku tych pięknych szopek. No i szopka, żywa szopka, chyba najsłynniejsza w Polsce u franciszkanów. Także ja zachęcam i zapraszam do Krakowa. Szczególnie, gdy ktoś ma małe dzieci, to jest wrażenie niestety. Ja bym tutaj dodała jeszcze, że być może warto byłoby wprowadzić nową tradycję, bo my mówiliśmy dzisiaj bardzo wiele o wigilijnych i też świątecznych potrawach. Mamy bardzo dużo tego jedzenia. Wiemy, jak bardzo często obfite są te nasze i suto zastawione stoły i być może warto pomyśleć i podzielić się tym jedzeniem, bo z pewnością może i u Państwa w domach albo u osób, które nas dzisiaj oglądają, zostaje tego jedzenia dużo. W wielu miastach powstają jadłodzielnie. Można podzielić się tym jedzeniem, żeby go nie marnować i myślę, że to byłaby świetna nowa tradycja, taka, żeby z tymi, którzy może ich nie stać, ale może po prostu nie znają tych smaków, nie znają tych potraw, żeby mogli ich skosztować, a też nie będziemy wyrzucać. Są jadłodzielnie, ale są też jadłodajnie dla osób bezdomnych. Tam też można, myślę, wszystko przynieść po świętach i na pewno zostaniemy przyjęci z otwartymi jeszcze ramionami. A propos tych zwyczajów, które są w Boże Narodzenie, to był taki zwyczaj, jak szliśmy na pasterkę, to gospodarz nabierał wody święconej, przychodził do domu, święcił ten dom, święcił obejście. A wtedy jeszcze, kiedy były studnie, to również wlewano wodę święconą do studni i tu cytuję, żeby nie zaległo się wszelkie robactwo. I też takie, chyba były, takie były zwyczaje. Nie wiem, czy nie mało tego, panie doktorze, na ziemi łowiskiej opłatek do studni, prawda? Tak, też dzielono się ze zwierzętami i wrzucano opłatek do studni. Mało tego, taki był zwyczaj panien, które już myślały o zamążpójściu, że wkładały sobie pod poduszkę kwiat, różaniec, ewentualnie kartkę papieru z imionami różnych, no, z różnymi męskimi imionami. I jak rano panna budziła się, to sięgała ręką pod poduszkę. I w zależności od tego, co pierwsze wzięła. Jeżeli kwiat, no to szybkie za mąż pójście. Jeżeli różaniec, no to jakoś pewnie nie. Drogi. Chyba, że kartkę z imieniem swojego przyszłego ukochanego. Także to są te różne zwyczaje. Oczywiście też te łuski karpia, czyli wtedy, kiedy mama czy żona obierała karpia, to te największe, najbardziej dorodne łuski były suszone i wkładane do portfela. Do panie portfela. Chodzi jeszcze jedno pytanie. Wyczytałem, że na ziemi łowiskiej do niedawna jeszcze był taki zwyczaj, że 25, czyli właśnie w pierwszy dzień świąt, nie wychodziło się z domów, tak? Tak. Dlatego, że i Wigilia, i pierwszy dzień świąt tylko i wyłącznie było dla najbliższych. To był ten czas zarezerwowany i dobrze, bo w tej gonitwie, teraz nawet to by się przydało, bo w tej gonitwie po całym świecie, również i za pieniądzem, to mało czasu poświęca się rodzinie. Więc ten pierwszy dzień świąt i Wigilia tylko dla rodziny, a dopiero drugi dzień świąt były różnego rodzaju odwiedziny sąsiadów, rodziny, które... Warto ten zwyczaj rzeczywiście wprowadzić i dziś. Szanowni Państwo, święta to jest też taki czas cudów. Życie jest cudem, narodził się Chrystus. Czy w waszych domach, w waszym życiu też pojawił się może taki realny cud kiedyś przy okazji świąt? Misio, przepraszam, już zacznę. Jeżeli chodzi o takim cudzie, to kolega wspomniał, że ma półroczne małe dzieci. Mi dwa tygodnie temu urodziła się córka, to mogę to podciągnąć. Gratulujemy. Czyli też cud. Tak. Prezent na święta. Dokładnie.
Ja mam trzy cuda, bo mam trzy córki. No. Moim cudem jest wnuczka 2,5-letnia, a kartka piękna. Chodzi o to, aby mieć twórcze podejście do życia. Tak. Moim cudem jest po prostu rodzina, cała moja rodzina. Bliższa, dalsza. To jest naprawdę cud, że kultywujemy właśnie te spotkania świąteczne, że staramy się nie wyjeżdżać gdzieś, bo też taka moda jest w tej chwili pojechać dziś do ciepłych krajów. Ja nie bardzo nawet wyobrażam sobie coś takiego. Ja też. Ale uważam, że Wigilia i święta to w domu. Tego, to w domu w z bliskimi. Pani marszałek? Miałam kiedyś święta, które to był 1992 rok, których z pewnych przyczyn przygotować nie mogłam, a przyczyna była najwspanialsza na świecie, ponieważ po prostu urodziłam syna i właśnie w Wigilię, pod choinkę można by powiedzieć, przyniosłam go do domu. Urodziłam go 21 grudnia i ten 24 był tym dniem, kiedy mogłam opuścić szpital i to były wyjątkowe święta. Może nie było tych 12 potraw, może choinka nie była taka jak co roku sobie o jakiej marzę, ale były to święta ze wszech miar wyjątkowe. I to szczęście trwa do dzisiaj. Czy w waszych domach polityków, przy świątecznym stole polityka czasem gości, czy nie? Tak szczerze, z ręką na sercu. Rozmawiacie o polityce? Po chwili gości. Nie. Zaczynamy od tego, że mówimy, nie rozmawiamy o polityce. Ale tyle jest polityki. Kolejne świąteczne dni, to oczywiście ta polityka siłą rzeczy się pojawia, ale Wigilia absolutnie nie. Mamy tyle wspaniałych tematów, o których możemy rozmawiać. A, czyli nie specjalnie, żeby się nie pokłócić, tylko po prostu są inne tematy ważne. Po prostu nie. To tempo życia sprawia, że nie nazbyt często całą rodziną spotykamy się w jednym czasie przy stole. Mamy możliwość po prostu bycia z sobą i a u pana, w związku panie z tym pośle, warto ta ten polityka czas wykorzystać w jakim wymiarze na innego rodzaju u rozmowy. U mnie po prostu zawsze były spory polityczne w rodzinie i te spory polityczne nigdy nie były oczywiście jakieś ostre, tylko tyle, że po prostu to był dla nas temat. My po prostu żyliśmy tym, lubiliśmy o tym rozmawiać i było to dosyć naturalne, my się nie kłóciliśmy. Natomiast rzeczywiście też nie było tak, że dobrze, nie rozmawiajmy o polityce. Teraz siłą rzeczy będzie troszkę inaczej, bo udało się zostać posłem. Tak? Także wiadomo, że jak rozmawiamy, a co tam u was, no to każdy opowiada swoją historię, no to ja będę miał historię z Sejmu. Tak? A u pani, pani powiedzenie. Jaki będą siedzieć na kolanach i będą nasłuchiwać. No, ze świeżym stażem, tak, parlamentarzystką. Są takie czasem w rodzinie może rozmowy, sygnały. Co ty, córeczko kochana, zrobiłaś? Po co tam poszłaś? Nie, jest raczej odwrotnie. Rodzice są bardzo dumni z mojego sukcesu. Natomiast myślę, że akurat przy stole wigilijnym pewnie faktycznie będzie mniej tych historii sejmowych, bo o nich opowiadam na co dzień, kiedy widzę się z rodzicami. Ale oczywiście, tak jak przedmówca powiedział, no wiadomo, no pyta się o to, co słychać, co się wydarzyło, jak tam to wygląda. To są trochę takie pytania o to zaplecze tego, czego nie widać w telewizji. I oczywiście wszystkich to interesuje. Wygląda to zdecydowanie lepiej od zaplecza, niż jak popatrzymy na to, co oglądamy mniej w telewizji. Zdecydowanie. Natomiast myślę, że Wigilia jest takim czasem, kiedy warto porozmawiać o innych rzeczach, skupić się na wartościach, na tym, żeby być ze sobą, żeby ten czas spędzić wspólnie, a pierwszy dzień świąt, drugi dzień świąt możemy dyskutować. Ale też w takiej świątecznej atmosferze, czyli różnić się pięknie, słuchać drugiego, wyciągać wnioski, a nie gdzieś tam czasem sobie wygrażać. U mnie w domu o polityce podczas świąt się nie rozmawia, natomiast oczywiście jeżeli gdzieś jedziemy w gości, to siłą rzeczy, co słychać w polityce, więc ja mówię, to słychać, co media pokazują. Nie. Ty nam powiedz, co od kuchni słychać w polityce. Tak się składa, że jesteśmy w medium, jesteśmy też może nie w kuchni, ale przy pięknym świątecznym stole. Kuchnia jest troszeczkę dalej. Najczęściej pytanie, które mi zadają, bo ja generalnie w święta się rzeczywiście nie rozmawia u mnie o polityce i w ogóle na spotkaniach rodzinnych, jakichkolwiek uroczystościach, ja nie lubię rozmawiać o polityce, wolę porozmawiać o rodzinie, o tym wszystkim. No ale każdego kusi coś porozmawiać i zawsze mnie pytają, powiedz, jak to jest, jak wy tam w tym studio telewizyjnym się kłócicie, czy w Sejmie, a później razem idziecie na kawę, czy jak to tak będzie? Proszę powiedzieć naszym widzom, jak to jest naprawdę. No to
z niektórymi ma się relacje rzeczywiście różnie bywa osobiste i rzeczywiście tą kawę wspólną się pije. Nawet dzisiaj tutaj z panią poseł z Lewicy wspólną herbatę czy kawę wypiliśmy, ale z niektórymi... Przed programem, z niektórymi spotkaniem. Rzeczywiście ten spór jest rzeczywiście prawdziwy. Nie zależy od człowieka, tak. Nie od ugrupowania, nie, poglądów politycznych. I najważniejsze jest to, żeby po pierwsze pięknie się różnić, a po drugie do końca być po prostu człowiekiem. Dziękuję za te słowa. Po tym programie na pewno nie będziemy wychodzić, odwracając się do ciebie. Musimy kończyć nasze spotkanie. No właśnie, chciałem poprosić. Na koniec przesłanie z tej kartki, o których pani poseł mówiła. Przesłanie może dla nas wszystkich, dla widzów także. Nawet dzień przyjaciela wystarczy, aby uczynić człowieka szczęśliwym. I ja dodam, że nawet jeden uśmiech może sprawić, że ktoś drugi również się uśmiechnie. I to jest dobre przesłanie, żebyśmy widzieli drugiego człowieka, żebyśmy dostrzegali jego i jego problemy. A ja wylosowałem też piękny cytat. Miłość wlewa się do duszy i zamienia ją w urodzajny ogród, czyli odpowiedzią na wiele rzeczy. To ja mam prośbę, miłość. Żeby to przesłanie zostało z nami jak najdłużej. Tak, dziękuję pani senator, też szczęśliwych świąt dla wszystkich. Zdrowych, miłości. Dziękuję paniom, dziękuję panom, dziękuję państwu. To było specjalne wydanie programu Minęła 20. Świąteczne, więc życzymy, żeby ta atmosfera świąt, pokoju, radości i spokoju została z państwem jak najdłużej. Dobrego wieczoru, do zobaczenia. Dobrego wieczoru. Do wieczoru.